czy ta anomalia będzie faktycznie taka anormalna, anomaliczna. Ale ci goście na tych chopperach to są jak kopiuj w klej dosłownie. Kurna, jedzie. Ale jaja. Siema, siema, siema. Dzisiaj jest drugi dzień majówki, czyli 1 maja. What? Czego nie rozumiesz? I dzisiaj wybieramy się, żeby zobaczyć anomalię grawitacyjną, która jest w pobliżu Wałcza. Trzeba z Gorzowa pojechać 22 w kierunku Wałcza. No i potem gdzieś tam sobie skręcić w prawo, to będzie na filmie. I tam jest anomalia grawitacyjna. I ponoć ta anomalia jest dużo lepsza od tej słynnej anomalii w Karpaczu. Dobrze mówię? W Karpaczu? W Karpaczu. No, na tej anomalii tutaj obok Wałcza to ponoć jak staniesz autem czy motocyklem, to on miga zaczyna zasuwać pod górę. Nawigacja odpalona, Janosik odpalony. Tylko jest jeden problem. Może się tak stać, że jakiś robal zabije się o kamerę i mogą być małe turbulencje na obrazie, bo wczoraj jak jechałem i nagrywałem film, to niestety gdzieś w połowie jakiś robal mi się roztrzaskał. Podejrzewam, że na nagraniach będzie to widoczne, bo skubaniec się rozdziabał, kurna, jak porąbany. Temu typowi nic nie było, nie? Nie, on może sikał czy coś. Nie wyglądało, żeby coś miało mu być. Więc jeśli chcecie zobaczyć te anomalie, to śmigacie sobie starą, dobrą, wszystkim znaną 22. No i tyle, i 2 kile. Zobaczymy, co nas tam spotka za historia. Czy ta anomalia będzie faktycznie taka anormalna, anomaliczna? Anomalna? Anomalocaris. Restauracja. Nie, żebym był zdziwiony jakoś, bo byłem tu 100 razy, w sensie długiego. Ale wiecie sami, no, jak powiem, jaka restauracja, to będzie fajnie brzmiało na filmie. Oj, oj, oj. Zimno, nie chce się ludziom. Mało ludzi. Mało ludzi tutaj. Dobrze, że parę lat temu wybudowali to przejście podziemne tutaj i przestali świrować z tym ograniczeniem prędkości do chyba 40, jakoś to tak było. I jeszcze mało, że było ograniczenie, no to wiadomo, że stała też policja, nie? Proste. I łapała frajerów. Widzę. No ale powiem wam, że ciepło to nie jest. Wczoraj jeździłem w membranach i się spociłem jak świnia. Po prostu mogłem wyciskać membranę. No wiadomo, że to nie jest jakiś goretex, tylko jakaś tam rejza czy inne gówno chińskie. A dzisiaj nie ubrałem membrany i no jest mi trochę zimno. Trochę mnie czochra. Siema. A se gościu majestatycznie jedzie. Jedź, jedź, kurwa, nie denerwuj mnie. No to jakiś objazd. Jakiś objazd. Jaki to, co to za objazd? Nie wiem, jakiś jest. Objazd do krzyża. Aha. No ja ci się przepraszam. Jaki typo! Jaki typek! No takiego to trzeba z daleka omijać. Kurczę! Ale ci goście na tych czoperach to są jak kopiuj w klej dosłownie. Duża szyba, okrągła lampa, duży skórzany kufer, chillowa prędkość i w drogę, nie? Znaczy ja nie mam nic przeciwko, ale dosłownie jakby cię spytali, a widział go pan na trasie, to byś powiedział 8 razy? Kurczę, spoko jest ta trasa 22, tak jak się nią pojedzie motocyklem, to jest naprawdę świetna trasa. Szczególnie, że teraz nie jest już tak uczęszczana jak kiedyś. Znaczy, oczywiście jest niedziela, więc to może być różnie, ale ja też jeżdżę nią czasami służbowo i nie ma tutaj stresu. Zobaczcie, jakie tu są zakręty. Kurczę, bajeczka, nie? Naprawdę spoko. Ile tam mamy jeszcze? 30 coś kilometry do anomalii. Będzie taka anomalia jak z serialu science fiction. Szczuczasz! Tutaj powinien być ośrodek dla uchodźców i powinni obowiązkowo umieć wymówić nazwę miejscowości, w której mieszkają. Mimis is music Kingereza, mimis. English, motherfucker! Kuźwa, szczuczasz! O, dzwonowo to już nie byłby taki problem, żeby ktoś to wymówił, ale szczuczasz? Kurde. Byłoby nieźle. Nie umiesz powiedzieć, nie dostajesz obiadu, nie dostajesz przepustki i koniec babci srania. Tu jest stacja Faraon. Nie polecam. Kibel brudny jak 150, obsługa nieuprzejma. No niestety, przykro mi panie Faraon, ale takie jest życie. I za chwilę jest Orlen, o czym ja nie wiedziałem, bo sobie tego nie sprawdziłem, tak? I zatankowałem na Faraonie, a tam kurna za 3 czy 4 km Orlen z czystym kibelkiem i pyszną kawką. No, w miejscowości Człopa jest fajowy orlenik, można sobie wypić kawkę w warunkach nieurągających człowieczeństwu. Pulta się Janosik, że ograniczenie. No jadę przecież, tak. No ale on robi w tamtą stronę. To mnie też może wpyknąć, nie? Skubaniec. No nie wiem, czy słyszeliście, ale teraz będzie akcja wymiany tych starych radarów, takich jak ten, na takie sprzęty z wyższej półki, które obejmują do 8 pasów w obu kierunkach, w sumie 8 może być, tak? Pstrykają różne rzeczy, nie tylko prędkość, ale brak pasów, rozmowę przez telefon potrafią rozpoznać, także powiem tak, będzie się działo. Jak je zamontują, to się będzie działo. O, jaki parking elegancki. Kurde. Kurde! Jak tu jeżdżę autem, to tak nie zwracam na to uwagi. A tu takie skarby, no. Aż się chłopie wybrał. Półtora kilometra do skrętu. Prawo, nie w prawo, w lewo, oczywiście, że w lewo. Lewa to jest ta ręka, o, ta. Lewa ręka. Pan z nawigacji mówi za 800 metrów skręć w lewo. No co chłopaki, płot budują w święto, co oni? Stachanowcy? Komuniści? Aleksiej Stachanow, górnik wszechczasów. Jak to? A może to jest ich prywatny płot? No to i tak, no chłopaki, no. Święto. Tak mało mamy tych świąt, a wy co? To już tu, tak? Wow, skręć w lewo. Skręcam w lewo. Proszę państwa. Zostało. Będę się gapił przed przejściem. 3 km. Dobra, 3. Ostateczny wynik pomiaru to 3. Na 500 metrów skręć w lewo. Okej. Jakaś miejscowość znowu. Jeju, ale gdzie? Tutaj? W to lewo? No dobrze. Może być to lewo. No skręciłem czego? Czego mordę prujesz? Właśnie kurczę, jest taki problem z tym nagrywaniem. Bo Google tak utrudniło nagrywanie audio, rozmów i jakichś tam komunikacji, telefonu. To wszystko jest tak utrudnione teraz. Naprawdę. Nie wiem jak nagrać, żebyście słyszeli te wszystkie komunikaty, które się pojawiają, tak? I wie, czy co tu jeździ, czy nie. Lepiej się przykro nie przekonać, że jednak coś jeździ. Nie idę tam do tej anomalii. 1,7. Dobra. No, zobaczymy. Gdzieś tu jakiś ma być parking i jakaś tablica informacyjna. 1,1 km do anomalii. Zobaczymy. Już za chwilę. Powinna być... Wow, co to było? Powinna być jakiś korzeń. Powinna być ta anomalia. Jedź, nad czym się zastanawiasz. Ale skoczyłem na jakimś korzeniu. Trochę jest wiatr, a oglądałem na YouTubie taki materiał lokalnej telewizji, że właśnie tutaj Lasy Państwowe wycięły 100-letni las, rzekomo w celu ochrony użytkowników drogi. Niestety niedawno wraz z drzewami zniknął również urok tego miejsca. Wycinka drzew spowodowała, że wiatr uniemożliwia testowanie górki. Także to niby dla nich, dla ich dobra. No i to spowodowało, że teraz z powodu problemów z wiatrem można w ogóle nie wyczuć tego motywu za anomalią. Lipka, jaki tu ruch. Cholera, jaki tu ruch. Patrzcie, jadą same te auta. Patrzcie, puścił hamulec i jedzie. Dobra, idę zobaczyć tablicę informacyjną. Kurde, anomalia i na anomalii kolejka. Anomalia w psich szczynach kolonia, a na anomalii kolejka. Co się dzieje? Co się dzieje? Oto jest i tablica informacyjna. Czarodziejska Górka. Miejsce szczególne nie tylko w Polsce. No to sami sobie zatrzymajcie i przeczytajcie. Tego nie wie nikt, jakież tu działają siły. Zaraz zobaczymy. Patrzcie, typa puścił hamulec i toczy się pod górę. Widać, że tu jest góra. Tam, gdzie cień zaczyna się cień, tam zaczyna się ta górka. Widać, widać, widać. No i się wznosi, nie? Do tamtego szczytu przy tym samotnym drzewie niewyciętym. No dobra, siadamy i sprawdzamy. Dobra, to pojedziemy tam, gdzie ten cień się zaczyna. Faktem jest, że motocykl tu zwalnia. Dobra, zaraz zrobimy einen kleinen test. Pan już chyba zna ten motyw z anomalią. Dobra, musimy U-turn walnąć. Okej, dobra, czyli tak. Zobaczymy awaryjki. I... kurna, jedzie. Ale jaja. Dobra, zgaszę silnik, żeby nie było. Wybiję na luz. O, fik. I patrzcie. No jedzie sam, ale ja. Patrz, 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 patrz. Już 5 na godzinę już. 7. 9. 10. Dobra. Spróbujemy z tego miejsca, gdzie cień. Tu, gdzie zaczyna się cień, to było widać, że tu się zaczyna wzniesienie. No i zobaczmy, jak to... Ty, no toczy się. Toczy się, toczy. Troszkę się odepchnę delikatnie, bo bym się nie wywalił. Ale jaja. Patrzcie. No, dawaj. Dobra, musiałem się trochę odepchnąć. No ale zobaczcie. Co tu się dzieje? No dawaj, dawaj. Typie. Tu już jakby efekt zanikał. 7. 6. 5. Tam, gdzie ten cień się zaczyna, to tam czuć bardzo mocno, no. Patrzcie, jadę teraz z góry. Motocykl zwalnia. Widzicie to? Zwalnia, zwalnia, zwalnia. Aaaa. No. No i się toczy. Toczy się, toczy, toczy. A już się nie toczy. Zobaczymy, czy gdzieś tutaj jeszcze. Się zaraz nie wyglebił. No tutaj. Tutaj zwalnia. No tylko przez ten wiatr to faktycznie może być tak, że nie poczujesz, nie? Tutaj się zaczyna ta górka. I tu jak puścisz, no to jedzie sam. Przyspieszę do kilku na godzinę. No i jedzie. 8. 8. Jest pod górę, a jedzie, nie? 9. 10. Już efekt słabnie. Tu już nie czuć. jest z góry, a hamujemy. O, to już bardziej widać. Jest z góry, a motocykl hamuje. Widzicie to? Już tu prawie stanął. A jest z góry. To już bardziej czuć. No tak, bo tu efekt anomalii skumuluje się starciem opon podłoża i ten jest to bardziej zauważalne. Widzicie? Także tak, no jest ta anomalia faktycznie. Komisja nasza potwierdza obecność tej anomalii tutaj. W związku z czym możemy teraz napić się wody.